Grudziądz odbyło się spotkanie z europosłem Tadeuszem Cymańskim, jednym z założycieli Solidarnej Polski. Na spotkaniu zjawiło się sporo mieszkańców, zarówno zwolenników, jak też oponentów politycznych. Razem z posłem do Grudziądza przyjechał radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego Przemysław Przybylski, który jest szefem struktur w województwie, a także lokalni działacze, w tym szef struktur Solidarnej Polski w Grudziądzu, Piotr Adamczyk. Na spotkanie przyszedł także grudziądzki radny Sławomir Szymański oraz działacze różnych ugrupowań z Grudziądza, np. Zbigniew Adamczyk, działacz Polskiej Partii Pracy, Joe Hall, kandydat na senatora w niedawnych wyborach parlamentarnych, który niedawno powrócił z Australii. Obecni byli także działacze ruchu poparcia Palikota, w tym szef z grudziądzkich struktur młodzieżowych, Tobiasz Czechowski. Na spotkaniu było wielu działaczy z Prawa i Sprawiedliwości, którzy także zadawali pytania. Dyskusja była bardzo żywa, wiele osób zadawało pytania i podejmowało dyskusję z europosłem, który prezentował kulisy opuszczenia Prawa i Sprawiedliwości i opowiadał często na trudne pytania, w tym od działaczy ruchu poparcia Palikota oraz sympatyków Prawa i Sprawiedliwości z Grudziądza. Spotkanie przyciągnęło w tym sam europoseł, skrajne środowiska, jakim są PiS i ruch poparcia Palikota. Pojawili się działacze z przeróżnym rodowodem partyjnym i z różnych stron sceny politycznej. Dochodziło momentami do ostrej polemiki z europosłem i działaczami ruchu poparcia Palikota, a także sympatykami Prawa i Sprawiedliwości. Udało nam się zadać posłowi kilka pytań, z których część w formie wideo prezentujemy, a część w formie audio. Zapraszamy również na pełne sprawozdanie z całego spotkania. Ale zainteresowanie jest pozytywne. Dzisiaj w ogóle zainteresowanie niewielkie to już jest duże. Frekwencja na takim spotkaniu kilkudziesięciu ludzi to jest sukces, bo dzisiaj w ogóle wyciągnąć, że tak powiem nieładnie, ludzi na spotkanie jest bardzo trudne. Telewizja rządzi, internet, tak to wygląda. Ale mówię jeszcze raz, budujemy, mamy pełnomocników, nie jesteśmy partią bez funduszy, bo powstałą w czasie kadencji, więc nie mamy żadnego finansowania, dlatego bierzemy ciężar na siebie, ale powstanie struktur, o to pan pyta, będzie kolejnym impulsem i na pewno wzmocni nasze szanse w terenie. Także jest dobrze. Może takie pytanie teraz trochę z innej strony. Dzisiaj prokuratura poprosiła profesora Biniendę o to, aby przedstawił im swoje argumenty, swoje obliczenia, czyli niejako w pewnym sensie tutaj sytuacja się poruszyła. PiS, Telewizja Trwam i te całe inne środowiska wywarły jakiś wpływ. Co pan o tym sądzi? To bardzo spóźnione. Teoria zamachu nie urodziła się przypadkowo. Mówmy otwartym tekstem w społeczeństwie polskim i w różnych kręgach, również ludzi związanych z obozem politycznym. Teoria zamachu jest żywa, jest poważna, ale ona wynika nie tylko z merytorycznych przesłanek, ale również z tego, że skandaliczne zaniedbania, ukrywanie, niedopuszczanie właśnie to, co pan pyta, niedopuszczanie do udziału w pracach osób wskazanych przez rodziny ofiar, niewydawanie wraku, czarnych skrzynek, no wszystko to u każdego trzeźwo myślącego człowieka budzi pytanie, no kto ukrywa? Kto nie chce wpuścić ekspertów? Kto? No kto? Ktoś, kto ma coś, a co może mieć za uszami? Wie pan, myślę, że źródeł tego należy szukać i kreatorem, i wzmocnieniem, i pożywkę dla teorii zamachu i jednej z wersji, jakim jest zamach, to ma ogromny udział obóz rządzący. A jakie stanowisko Solidarnej Polski jest w tej sprawie? My nie wykluczamy żadnej wersji, zawsze byliśmy od tego spojrzenia, że należy dopuszczać, należy reprezentować twardą linię i umiędzynarodowić. Ponadto jesteśmy autorami projektu, żeby stworzyć komisję kolejną, ale nie sejmową, tylko komisję z ostatnich nielicznych autorytetów, którzy się jeszcze cieszą w Polsce zaufaniem, czyli Najwyższa Izba Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, czyli sądy, trybunały. To są naukowcy, czyli profesor Kleiber, Akademia Nauk, bo politycy, nie powiem, że są skompromitowani, ale wiarygodność i upolitycznienie tego dramatu jest tak wielkie, że ludzie już nie wierzą, bo każdy sobie rzepkę skrobi, każdy gada jak mu wygodnie i to podejrzenie skąd inąd jest naturalne. Dlatego nasz pomysł uważam jest dobrym, każdy może mieć swoje zdanie, ale nie próżnujemy, tylko nie chcemy wpadać w skrajne wypowiedzi i nie chcemy dawać pretekstu, żeby i tak wielkie napięcie jeszcze bardziej podsycać.
mówimy o spokoju, a odkrycie prawdy jest, myślę, sprawą honoru również nie tylko narodu, ale i państwa naszego. Czy tak się stanie, nie wiem, bo czas na pewno nie pracuje na korzyść. Czas pracuje na niekorzyść, a umycie wraka jako koronnego dowodu to już pozostawiam bez komentarza. Jakie jest Państwa stanowisko odnośnie tak zwanego w cudzysłowie multipleksu? Marsz wczoraj się odbył w Grudziądzu w tej sprawie. No, organizujemy z naszej inicjatywy przesłuchanie publiczne w Brukseli razem z panem europosłem Piotrowskim, z profesorem Skulu, który z nami to organizuje. Cieszymy się, że do nas się przyłączyły osoby i koledzy z PiS-u. I nie chcemy wypinać piersi, kto to wymyślił, kto ma większe zaszczyty, ani rywalizować, o czym się mówi, nas pyta. Chcemy, żeby było fair play. Jeśli ktoś coś wymyślił, robi, to ja jestem zaproszony i do nich dołączam. Natomiast próby, prawda, ścigania się są niesmaczne i tylko przeszkadzają w bardzo dobrej inicjatywie. Dał temu wyraz bardzo dobrze profesor Piotrowski, właśnie dla telewizji, dla Radia Maryja. Pytany o tą kwestię, bez nazwisk, bez metkowania, powołał się na przykład anegdoty o Winstonie Churchillu. Mówi, bo to źle jest, że niektórzy chcą robić na tym kapitał polityczny. Niech każdy się domyśli, kto i jak, tak? A chodziło o to, że młody człowiek powiedział premierowi Wielkiej Brytanii, że to jest bardzo dobrze, jak jest jasny podział. Tam są lejburzyści, tu są konserwatyści, po tej stronie są nasi wrogowie, a po tej stronie jesteśmy my. A na to Churchill mówi, nie, nie, nie. Po tamtej stronie nie są nasi wrogowie, tylko nasi przeciwnicy. A tutaj, po tej stronie, wrogowie to są za naszymi plecami. I każdy sobie może sam resztę dopowiedzieć. Ale mamy nadzieję, że się to skończy sukcesem. Udało się nam zainteresować wielu europosłów, ponadto będzie wiele autokarów. To nie jest jakaś sensacja, ale Unia Europejska, która przywiązuje aż przesadnie nawet w niektórych sprawach wagę do wolności mniejszości i tak dalej, powinna tutaj bronić bardzo mocno wolności mediów. I niezależnie od werdyktu sądu, który nie był jednomyślny, który nie badał merytorycznej strony, tylko formalnej, to uważam i za innymi panami, za panem Kaliszem, za panem Rozenkiem, za panami, którzy Kościoła nie cierpią, ale wszyscy oni uważają, że to się należało telewizji tam, jak są różne powiedzenia w języku polskim, tak jak się należało. I można robić dobrą minę do złej gry, ale stacja specyficzna, stacja konfesyjna, katolicka, która ma stały, wierny, w dużej części elektorat, który jest zamknięty, bo wielu ludzi, którzy nie mogą funkcjonować w życiu, dzięki temu radiu, tej telewizji mają życie, tak jak moja mama i inni. Też trzeba widzieć ogromny aspekt społeczny, humanitarny, religijny. I w takiej sytuacji danie multipleksu stacjom kompletnie nieznanym, które nie mają żadnego dorobku, żadnej tradycji, praktyki nadawczej, to po prostu nie da się tego obronić. I ta prawda powoli, powoli, ale jak oliwa na wierzch wypływa. Może ostatnie wtedy pytanie, bo tutaj marsze z jednej strony, z drugiej strony Wolne Konopie chcą zorganizować w Grudziądzu pochód. No niestety zabroniono im. Gdzie tu demokracja? Demokracja młoda potrafi być dzika, niezrozumiała. Nasza demokracja, wbrew temu, co niektórzy sądzą, jest bardzo młodą demokracją. Ale uważamy, że każdy ma prawo do własnych wypowiedzi. Reguluje to prawo od konstytucji zaczynając i to można tylko powiedzieć. Czyli niejako nie zgadzałby się pan z taką decyzją, tak, władz lokalnych? Zgoda bądź nie na manifestację należy do władz lokalnych. Byłem burmistrzem i ocenia w różnych aspektach cel, przemarsz, data, kto organizuje, są procedury. I na to też jest zaskarżenie, proszę pamiętać. Więc nie sądzę, żeby ktoś bez wyraźnych argumentów odmówił. I nie jest problemem, że są manifestacje w obronie konopi. Problemem jest to, że w trakcie takich manifestacji dochodzi do różnych złych rzeczy, na przykład, że polityk publicznie sam się chwali, że pali marihuanę. Mowa o palikocie, tak? Tak, to jest najwyższa szkodliwość społeczna, najwyższa szkodliwość, bo ja szanuję, że on ma pogląd i uważa, że to jest straszny przepis krzywdzący, który ma złych skutków, to okej, ale to trzeba zmienić, wygrywając wybory. Jak palikot wygra wybory, to nawet może wprowadzić do obrotu kokainę i heroinę. Dlaczego nie? Jeżeli przegłosują w Sejmie, że można twarde narkotyki sprzedawać, to tak będzie. Wie pan, demokracja polega na tym,
że może przyjmować różne wersje. Ale to może jeszcze odnośnie. Wolnikot powinien to zrobić w Sejmie, zdobyć większość, a nie demoralizować młodych ludzi, paląc marihuanę, bo każdy złapany teraz dealer czy inny powie w Wysoki Sądzie, ja miałem takie wrażenie, że skoro innym wolno więcej, no to ustawia w bardzo złej sytuacji rodziców, fatalnej sytuacji i to nie jest wina kodeksu karnego, że młodzi przypadkowi konsumenci marihuany są w więzieniach, tylko to jest problem w tym przypadku policji, prokuratury i sądu, że nie był w stanie rozpoznać, że mamy do czynienia z przypadkowym zażyciem marihuany, a nie z młodym kolesiem, który handluje i sprzedaje i jest handlarzem śmiercią. No. A tu jeszcze kwestia stosowania prawa. I ostatnie pytanie, może jeszcze odniosę się Palikota, ale sprawy europejskie. Już kończymy. Widział się z Julią Tymoszenko. Jak pan ocenia to spotkanie? W sumie w moim osobistym przekonaniu najbardziej rzeczowe jak do tej pory. Nie znam szczegółów, ale nawet osoba najbardziej mi daleka, jeżeli robi coś pozytywnego, jeżeli to nie... To ja dla mnie uważam, to jest rzecz pozytywna, bo jest to aktywność. Mam nadzieję, że nie tylko policzona politycznie, chociaż to też ważne. I uważam, że powinniśmy robić. My też żeśmy zrobili bardzo wiele w tej sprawie w Parlamencie Europejskim. I jako Solidarna Polska w dobrych sprawach będziemy współpracować z każdą siłą, która ma mandat społeczny. Dziękuję bardzo.